Kaczyński zmienił zdanie. Wymowna reakcja Tuska. Jarosław Kaczyński zaskoczył i niespodziewanie zmienił plany. Polityk dalej chce być prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Przyznał, że na przyszłorocznym kongresie partii zgłosi swoją kandydaturę na stanowisko prezesa i poprosi o wybór na kolejną kadencję. Na te doniesienia zareagował premier Donald Tusk. Wystarczyły tylko dwa słowa. Jarosław Kaczyński zmienił plany i nadal chce być szefem PiS. Jarosław Kaczyński o swojej decyzji poinformował na łamach tygodnika Sieci, którego najnowsze wydanie ukaże się w poniedziałek wraz z obszernym wywiadem z prezesem PiS. Jego fragment opublikował portal wpolityce.pl. Dziś jasno mówię, zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i poproszę o wybór na kolejną kadencję. Oczywiście to delegaci zdecydują, ja uczynię wszystko, by ich przekonać do takiego wyboru, poinformował Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński o tym, dlaczego zmienił zdanie. Jarosław Kaczyński stwierdził w wywiadzie, że jego partia potrzebuje jedności, zdecydowanego przywództwa, szybkiego przejścia do ofensywy. Dlatego zmieniłem swoje polityczne plany. Wcześniej oceniałem, że kierowanie partią do 2025 roku wystarczy, przyznał. Kaczyński podkreśla, że wciąż czuje się na siłach, aby liderować największej partii opozycyjnej. Ma także polityczny plan na dalszą działalność PiS-u. Jestem też przekonany, że jeszcze przez jakiś czas mogę skutecznie działać. Mam siły, mam plan polityczny, powiedział prezes PiS. Kaczyński podkreślił, że nie chce, by ktoś mógł mu zarzucić, że jest dezerterem i zostawia partię w tak trudnym momencie, w starciu z tak brutalnym, nie liczącym się z niczym przeciwnikiem. Donald Tusk komentuje decyzję Kaczyńskiego. Na zmianę planów i decyzję Jarosława Kaczyńskiego zareagowało wielu polityków obecnej władzy. W mediach społecznościowych doniesienia bardzo krótko skomentował premier Donald Tusk. Wystarczyły dwa słowa. Dobra wiadomość, napisał Tusk. Również obecny szef MSWiA Marcin Kierwiński odniósł się do słów Kaczyńskiego. J. Kaczyński postanowił wciąż przewodniczyć tej partii. Nie przeszkadzajmy mu. Napisał Kierwiński. Jarosław Kaczyński jest prezesem PiS nieprzerwanie od stycznia 2003 roku. Wówczas zastąpił na tym stanowisku swojego brata Lecha Kaczyńskiego, który, jako pierwszy prezes partii, kierował nią w latach 2001 do 2003.